Takie obrazki to dziś codzienność. Jak wynika z danych szacunkowych, w Legionowie liczba kursantów biorących udział w szkoleniach na prawo jazdy spadła średnio o 40%. Jak twierdzą przedstawiciele ośrodków szkolenia kierowców, to głównie wynik zmian przepisów egzaminacyjnych. Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że to głównie wpłynęło na decyzje, jakie teraz kursanci podejmują. Czy rozpocząć szkolenie już teraz, czy jeszcze się wstrzymać? Przede wszystkim zmianie uległy zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego. System musiał się zmienić, tak, ponieważ dotychczasowe pytania teoretyczne były nie tyle może łatwe, co nie sprawdzały wiedzy kursantów. Kursanci po prostu uczyli się pytań na pamięć. Wprowadzono również wymóg uzupełniania przez kursanta profilu kandydata na kierowcę. Moim zdaniem to jest zdecydowanie utrudnienie, bo strasznie trzeba się namęczyć z tym, żeby gdzieś pojechać, tu to załatwić, do lekarza wszystko, więc nie, dla mnie to jest bez sensu. W ośrodkach szkolenia kierowców patrzą na to z zupełnie innej strony. Ideą tego profilu z pewnością było ułatwienie, tak? Że i dla autoszkoły, która styka się z osobą, która przychodzi na kurs, można powiedzieć z osobą, która jest już przebadana, która już ma przygotowane zdjęcie do prawa jazdy. Jest jednak kilka rzeczy, które trzeba poprawić. Największym problemem w tej chwili jest to, że osoby są niedoinformowane. Bardzo często chcą przyjść na kurs prawa jazdy, chcą go rozpocząć jak najszybciej go zrealizować. I w autoszkole dopiero dowiadują się, że szkolenie może rozpocząć się dopiero po uzyskaniu profila kandydata na kierowcę. Samo zdanie egzaminu też nie jest proste. Ograniczony czas, pytania w czasie rzeczywistym i brak możliwości powrotu do poprzednich pytań sprawiają kursantom olbrzymie problemy. Do tego mała liczba ośrodków egzaminacyjnych oddalonych od Legionowa o kilkadziesiąt kilometrów powoduje, że do zdawania egzaminów jest coraz mniej chętnych. Dojeżdżanie do Warszawy, gdzieś w rejon okolicy na przykład radarowej z Legionowa stanowi problem, tak, dla kursantów. Szansą na zmianę tej sytuacji jest podpisana przez prezydenta ustawa o kierujących pojazdami. Daje ona możliwość tworzenia nowych ośrodków egzaminacyjnych. Obecnie sytuacja analizowana jest w całym województwie i ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, dużą szansę na swój ośrodek egzaminacyjny ma Legionowo. Myślę, że to jest bardzo potrzebne w naszym rejonie, jednak powiat jest duży, mieszka ponad 100 tysięcy osób, także myślę, że ta idea jest bardzo dobra. Niezależnie od tego, czy w Legionowie taki ośrodek powstanie, nad kursami na prawo jazdy trzeba się mocno pochylić i znaleźć złoty środek pomiędzy liczbą kierowców a bezpieczeństwem na drodze.